Cześć, dziś kolejny szybki przepis. Przygotujemy placki dyniowe, które znakomicie sprawdzą się na ciepło i na zimno, czyli w domu i poza domem. Dynie Hokkaido starłam na tarce na dużych oczkach. Dodaję ser cheddar, jajko, mąkę, oliwę z oliwek, przyprawy. Możemy zrobić w wersji bardziej na ostro. Mieszamy, tak żeby ciasto było zwarte. Blachę wykładam papierem do pieczenia, natłuszczam oliwą i układam 4 porcje, tak żeby powstały płaskie placki, i do piekarnika. Jeszcze wcześniej posypałam płatkami chili i rozmarynem. Po około 15 minutach placuszki są upieczone i możemy zajadać, tak jak wspominałam, na ciepło lub jako bazę do pysznych, pożywnych kanapek i do śniadaniówki. A jeśli chodzi o śniadaniówki, zachęcam do zapisania do newslettera. Dzięki temu dostaniesz dostęp do aż 11 przepisów na keto muffiny jako dodatek do lunchboxa. Zachęcam także do poznania pozostałych keto e-booków, których nie brakuje inspiracji na pyszne keto menu. Do następnego razu, pa!